Witam wszystkich, jest Ryan Ambassador, Technik Elektronik. No i zaczynamy kolejny film. Miał być w zasadzie pierwszy Merkury, aczkolwiek pierwszy wleci taki film z Atekiem. Można powiedzieć, że jestem jeszcze trochę zapakowany. Już ma numer swój serwisowy, że 02 przez 2022 i że nie działa. Więc taka wynosiła, taka była mniej więcej pierwsza diagnostyka. Sobie wyłączę farelkę, bo jest. I tak. Jeśli chodzi o temat tego ateka, to jest to eksportówka Nikko Hi-Fi Receiver R8050, czyli tutaj ma wychyły, czyli to jest bodajże AT9100 na eksport. Co do tego ateka, to on w sumie nie działa, więc trzeba go będzie naprawić. Tyle udało mi się zrobić w trakcie diagnostyki, że po prostu stwierdziłem, że sprzęt nie działa. Więc trzeba go będzie naprawić. Jeśli chodzi o to, co tutaj będzie, no klient zadecydował, że w zasadzie lecimy na grubo, czyli robimy kapitalkę taką w moim stylu, czyli można powiedzieć lepszy zurt. Remont kapitalny to wiązałby się jeszcze z, można powiedzieć, rozebraniem selektorów, wymyciem wszystkich, wymyciem ich w myjce, w ogóle wsadzenie wszystkich przełączników typu izostat do myjki. Ja myjki jeszcze nie posiadam. Jeszcze nie znaczy, że jej w ogóle nie będzie. Czyli będzie, można powiedzieć, w przyszłości, żeby jeszcze lepiej serwisować te sprzęty. No i w zasadzie co, no wymiana wszystkich elektrolitów. Niektóre jeszcze mam na paczkomacie, niektóre jeszcze mi nie doszły. No i można by powiedzieć, podzielę ATK na trzy części. W zasadzie to cztery. Pierwsza część to jest, można by to już w sumie otworzyć go i pokażę to mniej więcej można powiedzieć, na żywca, ale najpierw zrobię taką charakterystykę tego ATK. Jeśli chodzi o ilość bloków, to ATK posiada cztery w zasadzie bloki. Pierwszy blok to jest tuner, czyli osobno jest płytka, tutaj cała skala, płytka tunera. Ona sobie fajnie i osobie można fajnie rozmontować i mieć jako osobną płytkę, i to jest w zasadzie cały mechanizm tego, no, agregatu strojeniowego i też głowica i stereo dekoder i, no, i całe PC tam jest. Jest druga płytka, czyli to są podzakresy fal krótkich, i tam jest trochę cewek, trochę no i zostawi inne też elementy. Jest trzecia płytka to jest płytka wzmacniacza mocy plus zasilacza plus radiator, i to jest jako trzeci blok. No a czwarty blok to jest blok przedwzmacniacza wraz z tymi izostatami tutaj, i bodajże osobno, o ile pamiętam, jest potencjometr, on jest chyba na przewodach, chyba że jest w płytce, nie wiem, dosyć dawno robiłem ateka. No i tak, to rozpakuję sobie go i w pierwszej kolejności wezmę się za co by się wziąć, no może za blok mocy. Nie zrobię go w całości, natomiast zrobię termikę na tranzystora, szlif radiatora i w zasadzie wszystkie tego typu rzeczy. Tylko jeszcze mi zostaną do wymiany bodajże podkówki, które może się wymieni, może się nie wymieni, zależy jak się będzie ustawiał, jak się będzie chciał ustawić prąd spoczynkowy. Dopiero później przejdę na część przedwzmacniacza, chyba że sobie zacznę od przedwzmacniacza, zależy też jak będzie ta robota szła. Więc można zacząć od przedwzmacniacza i później końcówkę, ale na początku tak. Chciałbym uruchomić jako pierwsze MC. Jeśli mi ruszy MC, będzie wszystko z nim ok. Tam parametry będą wszystkie w normie, typu dynamika THD itp. I ten biorę się dopiero wtedy za radiówkę. Tak w zasadzie nakazuje, można by powiedzieć, kanon sztuki naprawy amplitunerów. Czyli najpierw wzmacniacz MC, a potem część radiowa i w zasadzie całe strojenie wszystkiego. Ok, tak więc rozpakowywuję do samego końca ataka. Jeszcze wcześniej też na przebitce było gdzieś tam pakowanie w międzyczasie. Powiem tak, atak doszedł zapakowany całkiem fajnie. A wszystko tam było widać wcześniej w tym filmiku, który jest, bo to jest nagrywane, można powiedzieć, partiami też. De facto jeszcze jest nieskończony Merkury, jeszcze w ogóle zacząłem robić sztuczne kolejny raz, trochę tam przeróbka, to tym razem będzie w pełni zautomatyzowane, jakoś wyglądało. Automatyzacja polega na tym, że po prostu będą czynniki temperatury zapinane i na
i na rezystory sztucznym, jak i również będzie termopara na radiatora, w zasadzie to na dwa radiatory, osobno na lewy kanał, osobno na prawy kanał. I jak będzie termika wzrastała jakoś gwałtownie do jakiejś temperatury, to po prostu sztuczne będzie odcinało, czy to zasilanie przez wzmacniacza, czy to będzie po prostu rozłączało sztuczne obciążenie. To się jeszcze zobaczy, w jaki sposób to będzie zaprojektowane. A cały proces, można powiedzieć, projektowania i ogółem robienia tego sztucznego będzie w osobnym jeszcze filmie, który zapewne kiedyś się tam pojawi na kanale. Korzystam jeszcze z tej przerwy, którą mam kilkudniową między studiami, właśnie robię te sprzęty, żeby nie było aż tak, można powiedzieć, kolejki serwisowej. Nie, no, w zasadzie to szczerze nie ma kolejki serwisowej. Mam trzy sprzęty zaległe z zeszłego jeszcze roku, które dwa są u kolegi, jeszcze jest jeden z zeszłego roku, czyli łącznie są cztery sprzęty jeszcze z zeszłego roku, z końcówki, i jeszcze teraz mam te dwa sprzęty przyjęte. Teraz jeszcze ma być jakiś amator bodajże, stereo, chyba amator 3 albo amator 1, dokładnie nie wiem, jeszcze nie przyjechał. Zwykle jest tak, no panie, wyślę, tam przyjadę kiedyś, no skontaktuję się tam później i w końcu co dlaczego, nie wiadomo. Na przykład jeśli chodzi o moje styczniowe uzgadnienia, to było 20 rozmów z klientami około, 20, można powiedzieć, zaproszeń na serwis zostały zrealizowane, tylko dwa, czyli Merkury i Atek. Reszta, nie wiem, przepadła, brak pieniędzy, funduszy, nie wiem. A może nieuczciwa konkurencja? Też nie wiem. Nie jestem w stanie tego określić. Okej, tak jest dużo, dużo gadania. Też znowu będzie ten materiał dosyć długi i obszerny, a chciałbym mniej więcej w telegraficznym skrócie się zmieścić. Aczkolwiek też chciałbym pokazywać, można powiedzieć, nie tylko same finały prac, tak jak to jest na przykład z tymi dualami, tylko że to są sprzęty, które serwisuje kolega, a ja mam je tylko, można powiedzieć, zajechać. Więc po prostu chciałbym pokazać wszystko od A do Z, w jaki sposób to się robi i po prostu co składa się na te ceny serwisów i czasem na te ceny renowacji. Po prostu ile roboty trzeba od siebie włożyć, też de facto serca, w naprawę tych sprzętów, żeby po prostu one odzyskały swój dawny blask. Nie jest to robota za, tak mówiąc kolokwialnie, nie jest to robota za 50 zł, ale też nie idą w tą grubę tysiące, więc jest to, tak można powiedzieć, według mnie wyważone. Też jeden był taki, że klient pisał do mnie to był R8040 i takie, że pana, czy opłaca się to naprawiać? No powiem w ten sposób. Dla mnie jako serwisant to się wszystko opłaca naprawiać. Tylko że to klient ponosi koszty naprawy i to on sobie powinien zrobić taki, jak nazwać, rachunek sumienia. Czy tak jest faktycznie, czy po prostu ma na tyle funduszy, żeby zainwestować w serwis, czy jednak znajdzie sobie jakiś już wyremontowany sprzęt, ale jak on będzie wyremontowany, tego nie jestem w stanie mu powiedzieć. Tutaj mam jeszcze troszeczkę zabawek na oscyloskopie, a mianowicie linijkę, bo będę musiał docinać blachy tego sztucznego radiator, znaczy te wentylatory, bo trzeba będzie je chłodzić jakoś. Są jeszcze złączki sieciowe, w sensie gniazda sieciowe, trochę przełączników, resztki trytek i trochę kalafoni. Więc tak, jeśli chodzi o najbliższe zakupy na serwis, to tak, tu jest już oscyloskop. Chciałbym mieć generator stacjonarny, póki co taki do MCZE. Później generator WC, znaczy się wróci chyba to K97, jest to K97 się wstawi, ale później coś może jeszcze lepszego. Jakiś DDS, tylko jak patrzyłem, to kosztuje 4 koła, to o Jezus Maria, ile bym musiał na to pracować, żeby mieć 4 koła w ogóle. No ale tak, dobra, rozgadałem się już 10 minut trafin. Okej, okay, tak więc Atek, rozbieram, no i dam znać. Okej, okay, teraz taki, można by powiedzieć, jeszcze bonusik i porada serwisowa. To jest pudełko. Każdy wie, u mnie jest akurat monopol nagrycany i mam zawaloną, jak to nazywam, całą menę nagrycanami. I tak, to jest pudełko, do którego będzie wędrować wszystko. Ekrany głowic, jakieś nakrętki, podkładki, śrubki,
elementy elektroniczne i wszystko. Mam zawsze takie pudełko, jest jedno do każdego sprzętu. Jeszcze na przykład jest rozkręcony Merkury, więc tutaj jest troszeczkę jeszcze szpejów do Merkurego, żeby go skończyć. Więc każdy sprzęt ma po prostu swoją przegródkę. Nie jest to nigdzie pieprznięte. Do tego pudełka chciałbym jeszcze, można powiedzieć, wrzucić te wszystkie rzeczy do sztucznego, napisać tam sztuczne. I żeby tego nie tykać, może gdzieś się to tam postawi. Natomiast to będzie pudełko, będzie się nazywało ten Atek, a w zasadzie to Nikko Hi-Fi Receiver R850, ale ja go nazywam jako Atek. Więc w tym po prostu pudełku będzie jeszcze sztuczne, natomiast w następnym będzie Atek. Bo jeszcze do tych pudełek stosuję sobie takie nakrętki, zwykłe tam po wodzie. I do nich sobie sortuję śrubki, typu na przykład śrubki do przykręcenia jednego modułu są w jednej tej, inne są z obudowy, inne są jeszcze z jakichś innych rzeczy. To się przydaje bardzo często przy serwisowaniu na przykład mechanizmów kasetowych, bo tam jest dużo różnych śrubek i trzeba pamiętać co i gdzie. Też fajną rzeczą jest po prostu nagrywanie sobie filmików, też robienie zdjęć jakim wkrętem co było przykręcone, gdzie, jak, dokumentowanie wszystkiego. Można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest wszystko możliwe, że notatki nie muszą być tylko na kartce, tylko sobie można wszystko obfotografować i mieć po prostu jakąś pomoc w złożeniu czegoś z powrotem, jak się nie ma jakiejś wprawy w Ateku. To jest tak, pamiętam jak jeszcze nie umiałem rozebrać tego Ateka. To było tak, że przez tą dolną część po prostu wylutowałem kondensatory. Po prostu miałem takie miejsce, tam jest bodajże 5 cm na 5 cm, gdzie maksymalnie wjedzie transformatorówka i odsysacz i w zasadzie nic więcej, żadna pęseta, nic, i w ten sposób wylutowałem kondensatory, jak się przestrajał teatek. I dopiero później się ogarnąłem, że i przecież można trochę większym nakładem pracy wymontować cały blok tunera i po prostu zrobić to o wiele, wiele wygodniej. No ale to były też takie początki tego serwisu, to można byłoby powiedzieć, bo to dopiero szukanie wiedzy gdzieniegdzie, którą nie zawsze dało mi technikum. W 100% nikt mnie nie nauczył naprawiać na przykład Radmora. No ale szczerze, to czasami sobie mówię, że chciałbym wrócić do tych, można powiedzieć, starych czasów, typu na przykład być technikum 40 lat wcześniej, żeby się uczyć naprawy takich sprzętów. No ale de facto rzeczą, którą mnie nauczyło technikum, to w zasadzie jak poszczególne bloki działają, więc poniekąd jakaś tam wiedza teoretyczna jest, która była podstawą do uzyskania dyplomu technika, która była w jakiś tam sposób tym egzaminem zweryfikowana. Aczkolwiek, jeśli chodzi o tą reformę techników, to szczerze chciałbym, żeby było przede wszystkim, żeby wróciły prace dyplomowe, bo to na serio był potężny kawał dużej edukacji, robiąc te prace dyplomowe u swojego promotora. No i też chciałbym, żeby było trochę więcej zajęć praktycznych w szkołach, bo to jest na serio bardzo mało jest tych godzin. Przez 4 lata technikum miałem jedynie 2 lata na pracowni, to w zasadzie był jeden dzień w tygodniu, kilka godzin, to w zasadzie było nic i sobie musiałem to, można powiedzieć, na bieżąco, no po prostu siedziałem po godzinach do późnych godzin nocnych w technikum sobie naprawiając jakieś różne sprzęty, czasem elektroniczne, czasem się zdarzyło robić coś z zagadnień tak zwanej budowlanki, aczkolwiek tak było i też jakby było więcej czasu, to by tak było też nadal. Natomiast teraz można powiedzieć, wciągnęły mnie prawie w 100% studia i no trochę jest ciężej ze znalezieniem jakiegoś wolnego czasu. Okay, tak więc tutaj gdzieś mam śrubokręt. Jest, no i odkręcam sobie wszystkie 4 wkręty mocujące po dwóch stronach. I tak, też za pierwszym otwarciem zapiekł się wkręt bodajże. Po tej stronie to był ten i musiałem go trochę go kombinerkami potraktować. Aczkolwiek po dłuższej walce puścił i ten
jakoś dał się odkręcić, więc ten, no ale dla też może aspektu wizualnego chciałbym je wszystkie cztery wymienić. Może uda mi się znaleźć takie oryginalne, nieprzerdzewiałe. Po prostu no, jak sobie zobaczy człowiek na to, no, jak się już robi kapitalkę, to już coś takiego trzeba wymienić, no. Trochę przerdzewiał, trochę od tych kombinerek właśnie. No i taki jest właśnie ten wkręt. Średni mocno, no ale oryginalny przynajmniej. Z rzeczy takich to jeszcze druga strona została. Może się zrobi cięcie. Okej, tak więc pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to odkręcić panel, czyli najpierw zdemontować wszystkie gałki, ich jest tutaj 6 sztuk. No i później odkręcić panel przedni. Okej, jeśli chodzi o tutaj mocowanie tego. Mocowanie przedniego panelu to już zostało na całe zdjęte. Mamy dostęp do teraz tutaj. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda programator. Tutaj się łamało. Trzeba będzie albo wymienić, albo podkleić. Ale lipa. A tutaj też nawet działa ten stroik. W zasadzie to jakby któryś z nich nie działa. Chyba środkowy nie działa. To się i tak wymieni i tak trzeba będzie przeczyścić. Jeśli chodzi o lakier nitro, który tu jest zastosowany, to cały ten nadtek jest w żółtym lakierze nitro, nie czerwonym, tylko żółtym, tak więc wszystkie plomby będę się starał, można powiedzieć, od siostry wykraść żółty lakier, żeby tutaj żeby z powrotem przywrócić, można by powiedzieć, plomby. Aczkolwiek tu jest na przykład czerwony i tu jest w sumie też czerwony. Ale tak ogólnie to można powiedzieć dominuje żółty, tak więc chciałbym to utrzymać tak w oryginale, czyli też wszędzie będzie żółty. Ok, tak więc demontaż płyty, jakby to nazwać, tunera. Kilka wkrętów z tyłu, kilka wkrętów z przodu. Ten, chyba ten oraz ten. No i z tyłu też kilka, więc demontaż, no i będzie zamontowany. Ok, tak więc tutaj już mamy odpięte w zasadzie też płytkę z dinami i cinczami. Tutaj są rezystory, które trochę no, obniżają napięcie, bodajże na pętle zapisu, o ile pamiętam według schematu. I tak, odepnę sobie teraz zasilacz. Jeszcze też wyjedzie przedwzmacniacz. Cała płytka wyjedzie, płytka ta tutaj z selektorem fal krótkich podzakresów, no i jeszcze wyjedzie płytka ze wzmacniaczem mocy i zostanie sam goły stelaż. Ok, tak więc mamy już zmienionego, tutaj mamy tranzystor, który jest niejako wzmocnieniem prądowym zasilacza zmieniony już na nowy, tego BDK też na nowego, tego BCK w zasadzie to może zostawię. Teraz tak, tranzystory przezmacniacze wszystkie na nisko szumy wylatują, bo tu widziałem jednego Telefunkena, bodajże ten jest Telefunken. A z doświadczenia z Merkurym, no i z odmorami wiem, że one są dziadowe. Są już nowe potencjometry, takie fajne. Tutaj mają położenie zero balansu wreszcie, tak jakby skokiem. Tutaj mają grzechotkę, to samo tu na drugiej barwie tonu. No i potencjometr głośności już można wlutować bezpośrednio w płytkę, ponieważ jest, jakby to nazwać, krótszy. W znaczy się krótszy jest odstęp między, jak to pokazać na tym przykładzie, tutaj był dłuższy odstęp, natomiast tam jest teraz krótszy, przez co no, proces technologiczny jest lepszy, ale wadą jest to, że mamy tak zwaną grzechotkę, a nie mamy regulacji płynnej. Nie wiem, mi osobiście wszystko jedno, jeśli chodzi o tą regulację, jest. Została wymieniona podkładka na nową, ta mikowa, tulejka nowa, tutaj tranzystor nowy, ten tranzystor też nowy, więc to już można powiedzieć, będę musiał dać do pudełka na zużyte części elektroniczne. I teraz tak, tu mam jeszcze potencjometry, trzy pozostałe, które zostały również wymienione, tam oddam je do mojego kolegi, on się pobawi w rozebranie ich, no i zregenerowanie do jakiegoś, jakby trzeba robić coś na tak zwane ORI. To będą akurat one na miejscu i nie trzeba będzie zamawiać nowych. Z rzeczy, które wykorzystałem ze starych potencjometrów, to są te śrubki, znaczy ta nakrętka i podkładka, ponieważ nie dołączono
nowych, albo gdzieś zagubiłem je po drodze w paczce i jakoś tak po prostu jest. Z rzeczy, co będzie robione tutaj na płytce przyzmacniacza z zasilaczem, to będzie to robione w ten sposób, że tutaj jest jeszcze przyzmacniacz gramofonowy bodajże, o ile pamiętam, więc będą zmienione elektrolity w sumie wszędzie, no na pewno wszędzie. Szkoda, że nie można kupić nowych osiowych, ale to się jakoś w miarę ogarnie. Wszystkie będą elektrolity wymienione, tranzystory. No i w zasadzie to tyle. Jeszcze się umyje cała płytka, no wyczyści się styki na tych tutaj łączówkach eltroskich bodajże. Są chyba eltroskie łączówki, o ile tutaj pamiętam. Gdzieś był ładny znaczek Eltra, tylko już nie pamiętam gdzie. Ale to są łączówki bodajże z Eltry. I ten chyba to jest na tych tutaj. Nie, no, może na innej? Może na tej? Z tej strony? Nie wiem. Na której styczce widziałem napis Eltra. Bo te wtyczki, te są popularne bardzo w telewizorach. Natomiast te są popularne właśnie w atekach. Można powiedzieć nawet jedyne. Ok, tak więc to by było na tyle z dzisiaj. Jest, można powiedzieć, 3:53. Idę spać i rano, w południe wstaję i lecimy z dalszą częścią naprawy i można powiedzieć też renowacji tego amplitunera. Czekam jeszcze na przesyłkę, bo to jest tak, że mógłbym zrobić w 100% tego ateka, natomiast czekam jeszcze na przesyłkę od kolegi ze sprzętem do strojenia oraz czekam na przesyłkę, w której będą kondensatory elektrolityczne na zamianę tutaj oraz PR-ki regulacyjne. Natomiast wszystkie pozostałe części powinienem już mieć u siebie i no i co? I mam nadzieję, że się uda. Jeśli chodzi o PR-ki tutaj, to tutaj raczej one zostają. Jak się nie będzie chciało coś stroić, to się najwyżej je też wymieni. No i BF-y z głowicy wylatują chyba. Chyba, że tu jest coś innego i będzie się to dało w miarę stroić. W sumie głowicę z przestrzeni na 88-108, bo to jest przecież wersja eksportowa. Natomiast chciałbym sobie zobaczyć dokładnie, jak wygląda strojenie tego, więc po prostu podniesie i tak tą aparaturę i się to sprawdzi. Wszystko. Jak już zmieniam tranzystory, to przy okazji jeszcze będzie można te z wyjścia już tutaj z sygnałowego bloku. Tu, po prostu to jest tak, że jest UL1621, potem są można powiedzieć te potencjometry i potem są właśnie dwa tranzystory jako stopień wzmocnienia i to później leci sobie do wzmacniacza, znaczy na przezmacniacz MC. Bodajże w taki sposób to jest realizowane, a dokładnie to wszystko jest na schemacie, bo się mogę mylić, bo nie mam schematu ATK w głowie. Ok, tak więc zamykam już sobie komputer, no i przychodzę tutaj za 8 godzin. Pozdrawiam. Ok, tak więc umyte już są, znaczy umyte, wymienione już są kondensatory, tranzystory, potencjometry. No i teraz przejdę do mycia tego wszystkiego. Można to robić, ponieważ elementy elektroniczne są, a bynajmniej powinny być hermetyczne. Tak więc nie powinno się im nic stać od, można powiedzieć, krótkotrwałego kontaktu z wodą, ponieważ one później wyschną, a ta woda jest wydmuchiwana na dwa sposoby. Pierwszy to albo można dać sobie płytkę na kaloryfer przez jakiś ręcznik, szmatę czy coś i tam ją wysuszyć, a drugi sposób to jest wydmuchanie resztek wody sprężarką, a jeszcze można suszarką od strony druku, znaczy mówiąc fachowo, jak to pisze w instrukcjach serwisowych z PRL-u od strony mozaiki. Można po prostu podgrzać płytkę, czy to jakąś opalarką z dystansu, czy to suszarką, która będzie bardziej bezpieczniejsza, bo tam jest niższa temperatura i po prostu można to podgrzać, tylko że z umiarem i też ta woda sobie wyparuje, no albo po prostu tym pierwszym sposobem, czyli na kaloryfer i w zasadzie tyle. Tak więc tutaj jest gotowy już przedzmacniacz, gotowy jest też, tu jest bodajże przedzmacniacz gramofonowy, o ile się nie mylę, sobie z ciekawości zobaczę. Jeśli chodzi, tu jest wejście Pono, testo 1, testo 2,
Odpowiednio i tutaj jest tak, jest tutaj testo 1 i jest tutaj testo 2, czyli to jest, czyli dobrze mówiłem, że to jest wzmacniacz korekcyjny dla gramofonu. No a tu jest pozostała część wzmacniacza, czyli po prostu można powiedzieć całość. Jeszcze tu jest sekcja zasilania, bo tu jest bezpośrednio wpięcie z transformatora, jest tutaj mostek prostowniczy, kondensatory i tutaj jest. Tutaj to się robi w następujący sposób. Mianowicie, jakby zobaczyć na zasilacz, to tu mamy w ten sposób. I tutaj mamy tak. T3, tutaj mamy z niego. To jest tak. Jest zenerka 22 V, pomniejszone o spadek na złączu baza emitter, czyli tak gdzieś 0,7 V. I mamy plus 21 V około. I później, na przykład, a tu mamy zasilające 36. Tutaj dalej mamy drugi tranzystor, jeszcze mamy taki, na przykład z tego mamy 40 V, bo tutaj na przykład wchodzi 60 V, na tego BD-139, który de facto może być BFM457. Ja tutaj dodałem akurat BD-139, aczkolwiek jeśli to jakoś nie będzie chciało chodzić, to można tam dać 457 albo 458. 458 bodajże posiadam tutaj w zasobach. Po prostu jest to tranzystor, który pracuje przy większych jeszcze napięciach, a de facto charakterystykę ma taką samą jak 4,5,7, tylko po prostu może mieć większe napięcie do kolektora emitter bodajże. Nie wiem, czy nie 100 V, czy 80. Trzeba byłoby się zgłębić dokładnie w kartę katalogową, a nie chcę przeciągać. Tak więc ogarnięta jest ta płytka. Jeszcze ją umyję i będę się brał za szasi, za budę. Aczkolwiek zanim się jeszcze wezmę za budę, to ogarnę jeszcze kwestię płytki wzmacniacza mocy. Albo najpierw wszystko skręcę i dopiero później dopnę wzmacniacz mocy. W sensie wszystko skręcę, mówię, że po prostu przykręcę transformator, przykręcę płytkę ze złączami, przykręcę płytkę płytkę przełącznika pod zakresów fal krótkich. No i ten przezmacniacz, a płytkę mocy, znaczy płytkę wzmacniacza mocy i dwa z zasilacza do wzmacniacza mocy też się ogarnia, ale to jeszcze później, jak już będę miał ogarniętą budę, a budę jeszcze muszę nieco prześliwać w kilku miejscach, bo można powiedzieć pojawiła się rdza. A na koniec, a później będę robił to w ten sposób, że jak już skończę z MCZE, to wrzucę sobie je na testy. I w międzyczasie zajmę się wylutem kondensatorów tych no, elektrolitycznych i tranzystorów i ogólnie sprawą płytki tunera, czyli na większości głowicy. Więc to się też zrobi, ale najpierw umyć płytkę przezmacniacza, no i tego zasilacza do przezmacniacza. Ok, jak już widać, mamy zamontowaną płytkę z przezmacniaczem i z zasilaczem. Do przezmacniacza mam już transformator również wsadzony. Również jest płytka gniazd. Teraz będzie kolejna płytka wzmacniacza mocy, aczkolwiek najpierw chciałbym ją, można powiedzieć, wyserwisować, czyli wymienić co potrzeba. No i zaraz będzie dalszy opis płytki wzmacniacza, no i będzie trochę roboty przy niej. No, aczkolwiek pewnie będzie ok. No i na koniec płytka tunera. Jeszcze można w sumie już przy okazji można wsadzić płytkę pod zakresów fal krótkich. Aczkolwiek najpierw raczej wsadzę płytkę wzmacniacza, no dopiero później będę wsadzał część radiową do tego amplitunera, bo na pewno chciałbym sobie ruszyć wzmacniacz. No to na tyle w tej części. Ok, tak więc co będzie tutaj robione? Wymiana tych beceków, bo też 2,3,1, które są tutaj od stabilizacji prądu spoczynkowego, po prostu one, tak mówiąc, trochę niefachowo szczytują temperaturę z radiatora i w zasadzie sterują prądem. Tak, taka jest ich rola. W skrócie są przyczepione do radiatora i im radiator jest cieplejszy, to starają się hamować całą tą zabawę. Tak mówiąc po prostu w skrócie i tak strasznie prosto i nie po elektronicznemu, w jakiś sposób to jest. Po prostu te beceki to jest generalnie termika. Jak już krzem generalnie leci, to
To wydatek na te tranzystory to nawet nie jest chyba 50 groszy, a warto zmienić. Druga rzecz, para różnicowa, czyli ten tranzystor, drugi kanał, ten tranzystor i ten tranzystor. Źródła prądowe wylatują, tranzystory sterujące i te podkówki 470 bodajże też, bo nie będzie się pewnie chciało nimi regulować. Emiterówki nowe wlatują, bezpieczniki w zasadzie jak są ok, to są ok. Wytrzyne będą gniazda, cała płytka będzie wyczyszczona, wymieniona będzie główna elwa zasilająca, ponieważ jest trochę wybulona, nie wiem jak na pomiarach. Aczkolwiek z wzmacniaczami w ogóle można by powiedzieć kolokwialnie, nie chciał wstawać na diagnostyce, więc generalnie może to być wszystko. Dodatkowo idąc na drugą stronę, to tak, cały oczywiście radiator na szlif będzie i będzie zrobiona na nim termika. Jeśli chodzi o tranzystory, to tu jest chyba pierwszy montaż, bynajmniej te cemioki i tutaj ta para komplementarna bodajże jest też zachowana w oryginale, więc i tak to będzie zmieniane. Tranzystory dam koledze, sobie on je generalnie stosuje w rzeczach, które są robione na tak zwany ORI. No i w zasadzie jeśli chodzi o płytkę wzmacniacza mocy, to będzie na tyle. No i wymiana elektrolitów oczywiście i po prostu, żeby to jakoś wyglądało. No i oczywiście trzeba radiator trochę umyć, bo jest taki średni nieco. Tak więc tak, zacznę od wylutowania tranzystorów mocy, od wylutowania, znaczy od odkręcenia całego radiatora, dam go sobie można powiedzieć do kąpieli. No i zajmę się w ten czas kondensatorami i tranzystorami. I w zasadzie, a po tą elwę to bodajże muszę jechać do paczkomatu, więc raczej wieczorem by to było. Jeszcze byłaby dogrywka z montażu tej elwy głównej, ponieważ tutaj w swoich zasobach nie mam 4700, natomiast w paczkomacie już bodajże leży. Tak więc to się ogarnie. No i co? No i jeśli chodzi o tą płytkę, to tyle, a płytka tunera to jeszcze nie. A w międzyczasie nowość na Melinie, przyjechał amator, bodajże, albo coś co przypomina wyglądem i gabarytami amatora. Był zapowiedziany, więc okej. Okay. No a co do ATK, to byłem jeszcze na paczkomacie, odebrałem sobie dwie przesyłki. Bodajże w jednej chyba będą trymery, albo będą rezystory, a w drugiej będą chyba kondensatory. Szczerze to nawet nie wiem, co tu przyszło, będę się dopiero musiał nad tym pochylić. Chciałbym, żeby w jednej z paczek była podwójna elwa, to sobie wtedy ruszę MC, więc oby tam była podwójna elwa. Okej, tak więc w jednej paczce były trymery 3 do 10 pico, te do głowic. A w drugiej paczce były elektrolity, czyli dobrze się składa, bo znaczy to się średnio składa. Natomiast jutro może dojdzie do mnie, jutro powinna dojść do mnie myjka ultradźwiękowa i jeszcze powinny dojść do mnie tranzystory włóczę do tam od ze sklepu elektronicznego, bodajże od sklepu Gembara. No a tutaj są te trymerki, je się zamontuje. Ale to jeszcze później, później, później. Dopiero będę je montować wtedy, kiedy dojdą właśnie do mnie te tranzystory. Czyli te trymerki sobie będą w pudełku. W pudełku jeszcze po Merkurym, ponieważ tam jest jeszcze teraz śrubek do niego, bo nie jest skręcony w całości. Natomiast teraz te kondensatory montuję tu. No i robię te jeszcze muszę zrobić tak. Tu są już elektrolity, czyli został tylko ten elektrolit. No i jeszcze do wymiany te rezystory na takie nowe, fajne. O, na emiterowe. One są 5 W, 0,47 Ohma. No i w zasadzie jeszcze tutaj te małe beceki się zmieni. No i jeszcze nowa będzie końcówka mocy i termika. No i będę mógł uruchamiać, w zasadzie próbować uruchomić. Znaczy jeszcze wszystko się później się no, umyje, płytkę. I później będę mógł uruchamiać blok mocy. No i myślę, że dzisiaj wejdą testy sztuczne, znaczy testy sztucznego. W sumie testy sztucznego tak, bo jest nowe sztuczne, jeszcze bez rezystorów. Natomiast ja jak tam testowałem, to przy 30 watach na kanał
Rezystory grzeją się w zasadzie do temperatury około 40 stopni, co dla nich w ogóle nie jest żadnym zabójstwem, więc de facto będzie po prostu sobie sztucznie chodziło pasywnie. A najwyżej, bo jeszcze nie mam zrobionego tego układu do sterowania wiatrakami, znaczy wentylatorami, ani nie ma ich jeszcze tam zamontowanych, więc najwyżej ruch powietrza się wymusi takim wentylatorem Zephyr. Takim kolokwialnie nazywanym wiatraczkiem, który mi akurat służy do tego, żeby akurat teraz nie, bo jest względnie ciepło, aczkolwiek on służy jako rozprowadzanie ciepłego powietrza, które znajduje się nad kaloryferem, żeby właśnie było tutaj, gdzie tego kaloryfera nie ma i trzeba się czasami dogrzewać piecykiem tego farelką produkcji farel. Więc tak. To na tyle. Jeszcze będzie już aktualizacja z zamontowaną całą płytką wzmacniacza mocy, w zasadzie sterowaniem wzmacniacza mocy, no i zasilaniem również wzmacniacza mocy. Okej, okay, generalnie tak będzie jest 4:05. Cały dzień grzebania przeteku, no i atak jest skończony. Można powiedzieć, że kapitalka w jeden dzień. To sobie uruchomimy. Tak, no i teraz idziemy od samego początku. O. Rozpoczynam. Co w tej chwili? Jeżeli one się otwierdzą, to znaczące zaostrzenie. Okej, okay. Więc jeszcze zostało dostroić, można powiedzieć, troszeczkę te obwody, tam wzmacniacza, filtry i tam, żeby jeszcze coś można było wykrzesać z tego amplitunera, aczkolwiek nie jest źle. Jeśli chodzi, czemu nie wszystkie wstacie były wychylone na dychę. Można powiedzieć, że mam antenę o azymucie 270 stopni, więc mam wytłumione kompletnie stacje lokalne. Po prostu one wchodzą kompletnie z drugiej strony na antenę. Natomiast mam antenę na zachód, więc stacje, można powiedzieć, Śląsk, Czeska Republika, jak i również drugą stronę, ponieważ nie ma reflektora aż na tyle rozbudowanego, czyli ze wschodu, typu Podkarpacie, coś takiego, trochę też Kielc, więc generalnie tak to jest. Jak wepnę sobie do siebie na górę, to tam mam na górnej, tam jest już wpięta 3-elementówka w pionie. I tam po prostu można powiedzieć, że miasto nas atakuje dużym poziomem sygnału, natomiast coś poza miasto to tak średnio, bo po prostu można powiedzieć, wszystko zagłusza miasto. A w tej konfiguracji, którą mam pociągniętą tutaj do garażu na Melinę, to jest w zasadzie no, po prostu w ten sposób. Ale myślę, że całkiem fajnie się udało przestrojenie. I to jest tak. To jest przecież zachodni amplituner. Musiałem wylutować kilka kondensatorów. W zasadzie to je wycięłem trochę na szybko szczypcami, żeby po prostu to było tak. To jest pasmo, które było na zachodnie. Znaczy to jest tak, amplituner był na zachodnim, natomiast ktoś to wrzucił, żeby za komuny to chodziło u nas i później tego nie przywrócić z powrotem. Czyli te walki musiałem przestroić radio. W sensie tunel radiowy. Muszę jeszcze naprawić żarówki, bo się chyba przepaliły i trzeba będzie się przepali pewnie tutaj, no i tutaj, no i złożyć wszystko do kupy, pewnie się to jutro złoży, no i jakoś może będzie.
Mi się chyba skleiło kropelką. Kurde, czy tak by to trafił? Może nie. Ok, to środkowy strojek musiałem kleić kropelką. I można powiedzieć mi trochę zastyg. Ale rozruszałem go i tutaj widzę, że się kręci i jest całkiem ok. Jak już będę miał założony przedni panel, to będę mógł się dokładnie przyjrzeć właśnie strojeniu na strojkach i jeszcze ewentualnie dokorygować napięcia warikapowe, ponieważ na każdy strojek bodajże stroi się osobno, znaczy reguluje się osobno napięcie warikapowe, a na głównym agregacie stroi się tylko, można regulować teoretycznie tylko dół, czyli tam te 3 V do 25 V. Jeszcze rzeczy, które bym musiał zrobić, to jest tak. Amplifier posiada, znaczy jest wykonany według tak zwanej drugiej klasy ochronności, czyli tam, gdzie jest sieć, w skrócie tam, gdzie jest faza, ma być podwójna izolacja. Tak na przykład tutaj jest to niezgodne z wszystkim, więc muszę dać też tutaj koszulki te termokuszliwe, no i zalutować to trochę lepiej, bo jest tak zalutowane, tak pierazy drzwi, żeby tylko chodziło. Bo wpinałem sobie bezpośrednio trafo do sieci z pominięciem włącznika na te próby swoje. No i tak, doreguluję sobie jeszcze może tutaj napięć, znaczy prąd spoczynkowy jeszcze we wzmacniaczu, no i oczywiście go potestuję. Natomiast główną rzeczą było to, aby dzisiaj uruchomić, sobie też wyłączę komputer, bo się będę zbierał, aby, znaczy już o 4 nad ranem, aby uruchomić, no proszę, aby uruchomić, najważniejsza była rzecz, aby uruchomić najpierw wzmacniacz MC, później żeby uruchomić sobie tor radiowy, no i to wszystko zostało ogarnięte. Tutaj już podkleiłem wlepki do panelu przedniego, tutaj żeby było to zrobione całkiem ok. No i jeszcze z rzeczy, które mi zostały, to bodajże pomalowanie obudowy, chyba że to klient zrobi w swoim zakresie, no to zależy jeszcze jak będzie. Też tutaj bardzo ładnie jest umyta antena ferrytowa, jeszcze sprawdzę później poprawność działania na AM-ie. No i co, tu jest zima w zasadzie. To tak się prezentuje AmpliTuner, jeszcze nieskończony, aczkolwiek już jest coraz bliżej do finiszu. Następnym sprzętem po tym Ateku, myślałem, że szybciej pójdzie mi z Atekiem, znaczy z Merkurym, ale wyszło, że Atek został skończony, czy prawie został skończony wcześniej, po prostu do Merkurego czekam na tranzystory do głowicy, ponieważ tamte mają za sobą wzmocnienie, no i maksymalnie ze strony obwód wychyla wskazówkę sygnału jedynie do połowy, a da się mieć na tranzystorach o większej becie będzie po prostu lepszy wychył i ten. A tutaj jest amator, którego niedawno odpakowałem. Można powiedzieć, że wziąłem sobie z niego cewkę, w sensie wziąłem sobie z niego rdzeń ten aluminiowy, bo tutaj nie było, więc będę musiał pamiętać, żeby założyć rdzeń do tego amatora. On jest na tych felernych UL-ach 1402 czy tam 1405, które są ponad sprawne, aczkolwiek nie wiem. Tam się daje taką fajną protezę na układzie TDA20 coś tam i powinno to działać. Aczkolwiek może są akurat sprawne te stalaki, więc nie wiem, czy będzie sens ich wymieniać. Z rzeczy, które będą w tym dniu, można powiedzieć czwartku, tłustym czwartku, to przyjdzie do mnie myjka, więc będzie może jeszcze film o myjce. Więc chciałbym na przykład potencjometr sobie potestować, jak mi myje myjka, a jak myję ja za pośrednictwem izopropanolu i wacików. Tak więc ok, dzięki wszystkim za oglądanie. Jeszcze będzie jeszcze kolejna część, jak jest ten Atek. To on będzie jeszcze na sztucznym, już taki cały poskładany. No i będziemy próbowali wysypać Ateka, może się nie da. Może się nie podda tak łatwo, myślę, że raczej nie, bo jest zrobiony dosyć porządnie. No i tak, to było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie tej części i następna część będzie za chwilę. I tak więc końcówka, można powiedzieć, dzisiejszego dnia, 17:50. W zasadzie to można powiedzieć, że środek, bo jeszcze
Mam w paczku macie do odebrania tranzystory i będzie kończony już Merkury. Finalne zestrojenie wszystkiego i oddanie sprawy tym klientowi, znaczy wysłanie. Tutaj już w ATK-u, wracając do niego, to wymieniłem tutaj wskaźnik, znaczy wymieniłem też żarówki podświetlenia tego wskaźnika i tutaj te dwa. Wszystkie cztery były spalone. No i co? No i zamykam, myślę, przedni panel, licząc, że w testowej eksploatacji ten amplitunnel będzie jako tako, przy mojej ocenie, chyba że jeszcze go trzeba będzie gdzieś tam dostroić, to się go ewentualnie jeszcze minimalnie by dostroiło. Więc jeszcze muszę tą drugą klasę ochronności, tam zaraz ogarnę coś, bo to jest dramat straszny. No a tak to jest całkiem ok, więc jeszcze będzie film z góry. Witam wszystkich, pewnie kilka osób czekało na ten odcinek. Dzisiaj powróciła do mnie moja aparatura, którą w zasadzie miałem zostać z powrotem. Jest piątek, tak się ugadałem z kolegą, że mam mi to oddać w piątek. Tak więc doszła do mnie paczka, fajnie, bo na drugi dzień już była. No i co? Odpakujemy, zobaczymy, czy doszło całe. Przy okazji mam także 200 mega ma osloskopsy. Przy okazji sprawdzimy tą merę, czy ona z powrotem działa. No i co? Nie będzie strojenia taka już na merze. I może Merkurego poprawię, ale to już poza kadrem. No i co? Chciałbym najpierw jeszcze zrobić tutaj trochę porządku w ogóle, żeby jakoś tu w miarę ogarnąć, bo jest trochę bajzel. No ale najpierw paczka.